dworze już ciemniało i padał śnieg. Ruch na ulicy kwitł mimo zmroku. Ludzie się spieszyli, a czas szybko był. W tym chłodzie i ciemności szła dziewczynka. Na bosaka, w fartuszku, z zapałkami. Już całkiem zmarzły jej śliczną łódeczka. Ogrzać członki zapałkami. Gdy pierwsza z wiązki jasno zapłonęła, była jak świeca dłońmi otoczona. Niby piec wielki kaflowy gorała i tylko dla niej była przeznaczona. Chciała się ogrzać. Wyciągnęła nóżki, lecz różne były małe jej poczynania. Gdyż zgasł płomyczek parząc jej paluszki, a wraz z nim zniknął piecyk do ogrzania. Wyciągnęła drugą. Potarła o ścianę. Zapłonął ogień, cienie w krąg rzucając. Tam, gdzie padały, ujrzeć było dane, co okryli ludzie ścianą zasłaniając. Z wielkiego stołu, krytego obrusem, gęś upieczona, nadziana śliwkami, zrywa się nagle i zasuwa kłusem do małej dziewczynki, dziecka z zapałkami. Lecz czar kolejny, gdy zgasł promień jasny, prysnął tak szybko, jako się pojawił. Wyjęła trzecią, łapiąc uścisk ciasny i nowy obraz przed nią z nią się stawił. Wielka choinka, strojna i błyszcząca, jeszcze wspanialsza niż ta u księżniczki. Mnóstwo ozdób na niej, a każda nęcąca, a pod kałuskami nowiutkie trzybiczki. Wyciągnęła rączki, zmarznięta dziewczynka, pragnąc je przymierzyć na swe bose stopki. Lecz zniknęła nagle prześliczna choinka, a z nią całe piękno i cudowne szopki. Wnet wszystkie świeczki w górę uleciały. Hen gdzieś na niebie stały się gwiazdami. I tych, które śmierć bliskich ogłaszają, spadając w dół, stały się siostrami. Potarła znowu siarnikiem o ścianę, aż dookoła wszędzie pojaśniało, ujrzała wszystkie osoby kochane, więc serce z radości jej zakołatało. I przyszła babcia, co zmarła przed rokiem, taka łagodna, jasna i kochana, aż zachwycała niebiańskim urokiem i tym, że przyszła zabrać ją do pana. Dziewczynka, bojąc się, by nie zniknęła jak piec i gąska, czy piękna choinka, wszystko, co miała w wiązce, wnet wyjęła i buchnął płomień, wielki jak z kominka. I w takiej cudownej niebiańskiej jasności odeszła z babcią, gdzie aniołków grono, śpiewając z nimi o życiu wieczności i gdzie ją wreszcie godnie ugoszczono. A kiedy nastał nowy mroźny ranek, ludzie ujrzeli między budynkami zmarznięte ciało, bielsze od firanek, małej dziewczynki, dziecka z zapałkami.